Marcin Bąk, witam Państwa w programie Republika po południu. W tej części, jak to zwykle bywa w czwartki o 16:20, zajmiemy się kwestiami polityki w rozmowie z politykami. A tymi politykami są posłowie z różnych opcji politycznych, z różnych partii politycznych. Pani Urszula Nowogórska z Koalicji Polskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam panią poseł. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiam serdecznie. Witam też pana posła Arkadiusza Iwaniaka z Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pana posła Roberta Telusa z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie pośle. Witam pana redaktora, witam koleżeństwo posłów i wszystkich telewidzów. Sprawa na granicy z Białorusią nie wygasa, jeśli bierze się pod uwagę zarówno komunikaty podawane przez nasze służby państwowe, jak i całą tą otoczkę medialną wokół tego, co dzieje się na granicy z Białorusią, ale także w samej Białorusi, bo no, docierają do nas chyba dość wiarygodne informacje o tym, że tam następuje pewne zgęszczenie tych ludzi, nie zawaham się powiedzieć, zwabionych chyba w znacznej mierze przez reżim Łukaszenki na terytorium Białorusi i że ten problem raczej narasta, a nie wygląda, żeby był jakoś rozładowany w najbliższym czasie. No jest to też problem poruszany w organach, w różnych instytucjach unijnych. Widzieliśmy dwa dni temu debatę w Parlamencie Europejskim. Tam się też przedstawiciele komisji, przedstawicielka komisji wypowiadała, Komisji Europejskiej. Pani poseł, do pani kieruje najpierw pytanie, jak to wygląda z perspektywy pani klubu, ale pani też osobiście jako polityka, co powinno być czynione, co jest dobrze czynione pani zdaniem, co źle przez państwo, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Panie redaktorze, ja w zasadzie swoje stanowisko i stanowisko swoje osobiste, ale i całego klubu wyraziłam w wystąpieniu, które prezentowałam na forum polskiego parlamentu i w zasadzie mogę jedynie powtórzyć, że zresztą pan też zasugerował na początku swojej wypowiedzi, stawiając tezę, że koncentracja tych ludzi, którzy znaleźli się na terenie Białorusi, jest coraz większa. No, wydaje się, jest to rzeczywista prawda, dlatego że skoro te połączenia cały czas funkcjonowały i ci ludzie byli zwożeni właśnie na teren Białorusi, no to rzeczą naturalną jest, że skoro nie mogą ich przerzucać w takiej ilości przez granicę polską, w jakiej by chcieli, to wiadomo, że następuje koncentracja tych ludzi i coraz większa zmasowana ilość przekroczeń przez, nielegalnych przekroczeń przez granicę Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast odnosząc się do samego wystąpienia, no to w zasadzie mogę wyrazić swoiste zadowolenie, dlatego że jednym z wątpliwości, o których wspominałam w swoim wystąpieniu, było to, że nie zostało zorganizowane wspólne posiedzenie państw członkowskich Unii Europejskiej i wspólne zastanowienie się nad problemem, który dotyczy tak naprawdę już nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, bo przecież państwo wiecie, że granica polsko-białoruska jest granicą wschodnią Unii Europejskiej, więc ten mój postulat w zasadzie został zrealizowany. To posiedzenie się odbyło, zostały wysłuchane wszystkie strony. Myślę, że będzie się to wiązało z pewnymi rozwiązaniami technicznymi, które będą zmierzały do poprawy szczelności granicy polsko-białoruskiej. Natomiast kolejnym dość poważnym, myślę, argumentem, który padł z moich ust, było to, że nie zostało zorganizowane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czyli tego ciała konsultacyjnego prezydenta Rzeczpospolitej, które wyraża się w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Więc tu czuję pewien niedosyt. Natomiast kolejną sprawą to jest ta możliwość, ja zresztą zaznaczyłam, że to nie jest tak, że my chcemy, żeby wszyscy dziennikarze lecieli na granicę i pokazywali, co tam tylko jest do pokazania, tylko chodzi o to, żeby państwo dało akredytację kilku dziennikarzom, którzy będą rzeczywiście pokazywali to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Nie dlatego, żeby robić z tego jakieś działania polityczne, tylko po to, żeby pokazać pewną prawdę naszymi oczami, to znaczy kamerami redaktorów, dziennikarzy z polskich stacji, z polskich wiadomości, po to, żeby pokazać ludziom, podnieść bezpieczeństwo i podnieść również zaufanie do państwa. To jest, wydaje się, bardzo, bardzo ważne.
Myślę, że również w wyniku wspólnej debaty i dyskusji na forum Parlamentu Europejskiego dojdzie do zaangażowania Frontexu. I tak jak powiedziałam też w wystąpieniu, nie po to, żeby nas wyręczali z działań, tylko po to, że wspólnymi siłami pewne kwestie uda się rozwiązać. No i rzecz w zasadzie chyba fundamentalna, montaż na granicy urządzeń perymetrycznych czy bramek na aktywną podczerwień. Nie wyobrażam sobie, żeby tego działania nie było, bo to jest rzeczywiste podniesienie bezpieczeństwa na granicy, ale również ułatwienie pracy pogranicznikom, policjantom wojskowym, którzy tam zostali delegowani do wykonywania swoich zadań. Takie jest moje stanowisko. Mam nadzieję, że tutaj da się pogodzić działania humanitarne z działaniami skutecznego zabezpieczenia polskiej granicy, bo przecież Państwo doskonale też wiecie, że są przejścia na granicy polsko-białoruskiej w ilości chyba 13, więc na tych przejściach granicznych można zorganizować bezpieczne i przede wszystkim pod kontrolą możliwość przejścia na naszą stronę, oczywiście po wcześniejszej weryfikacji osób, które tam się znajdują. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wpuszczać na teren Rzeczpospolitej osoby, które nie mają ustalonej tożsamości, czy nie jest ustalone, w jakim celu i po co na teren Rzeczpospolitej wchodzą. Więc tutaj ciężka praca przed służbami, natomiast wiadomo, że te działania muszą być realizowane nawet względem tych, którzy już znajdują się na terenie obozów dla uchodźców. No bo nasze bezpieczeństwo również to, które tyczy się zagrożeń z terroryzmem, musi być w 100% zrealizowane, więc ta weryfikacja musi być odbywana. I tutaj chylę głowa przed wszystkimi służbami i ich działaniami, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest to trudna, ciężka, odpowiedzialna i wyczerpująca nie tylko fizycznie, ale również psychicznie praca, więc tutaj za to bardzo im serdecznie dziękuję. Panie pośle, pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan z kolei ocenia działania służb państwowych, działania rządu na tym etapie, na którym się obecnie ten kryzys znajduje i ten odzew w państwach członkowskich Unii Europejskiej? Czy pańskim zdaniem jest to należycie rozumiane przez resztę Unii Europejskiej, czy też nie, czy może za mało wciąż sygnalizujemy tego, że no, sytuacja jest poważna na wschodniej granicy Unii, jak tutaj pani poseł trafnie zauważyła. Panie redaktorze, pozwoli pan, że najpierw się odniosę do tego, co powiedziała pani poseł. Ja chcę bardzo serdecznie pani poseł, zresztą już zrobiłem to osobiście, podziękować za jedyne merytoryczne wystąpienie z opozycji. Naprawdę to było merytoryczne wystąpienie i widać, że było z troską, bo sytuację na granicy wschodniej mamy naprawdę bardzo poważną. To nie było wystąpienie jak reszty opozycji, prawie wszystkich, którzy tylko próbowali wzbudzić jakieś emocje, wielkie emocje i na przykład ja bardzo przeżyłem to posiedzenie, bo to posiedzenie było jedno z najgorszych posiedzeń, z najtrudniejszych posiedzeń, jakie mieliśmy do tej pory, dlatego że nawet to, które było 16 grudnia, gdzie Platforma zorganizowała pucz, to była sprawa polityczna, bardzo mocno polityczna i w porównaniu do tego, co się działo na ostatnim posiedzeniu, to było naprawdę lajcik, tak nazwijmy tam to 16 grudnia. To posiedzenie było trudnym posiedzeniem, dlatego że prawie wszyscy posłowie z opozycji, mówię to prawie, bo mam na myśli pani poseł, może jeszcze ze dwa wystąpienia, były tylko i wyłącznie spowodowane, znaczy kierowane tym, żeby wzbudzić bardzo mocne emocje w nas, parlamentarzystów, ale również emocje w Polakach. Zgadzam się z panią poseł, że jest to sytuacja bardzo trudna. My musimy stanąć wszyscy, jak to zrobiła opozycja litewska, że stanęli wszyscy w jednym rzędzie w obronie granic litewskich. Tu potrzeba również tej samej narracji, że mamy razem bronić. Oczywiście, że zgadzam się z panią poseł, że potrzeba jest też zaangażować naszych europejskich przyjaciół, kolegów i wspólnie działać w tej sprawie, dlatego że ta granica jest granicą europejską, jest granicą Unii Europejskiej, nie tylko Polski. I to musi być razem. Wracając do tych emocji, do tego, co się działo, no, mówienie nieprawdy albo tylko i wyłącznie budzenie emocji powodowało to, że no, wszyscy z nas, wszyscy Polacy, wszyscy katolicy, ale nie tylko Polacy, myślę, że wszyscy ludzie bardzo mocno są uwrażliwieni na dzieci.
A cała ta właśnie narracja, która była wtedy, to była właśnie no, ukierunkowana w tym obronie życia. Ale prawdy nie było tak, znaczy nie do końca była powiedziana prawda przez tych ludzi oni z opozycji, posłów z opozycji, którzy myślę, że o tym wiedzieli, że ci rodzice tych dzieci, albo opiekunowie tych dzieci, do końca nie wiem, czy to byli rodzice, mieli zaproponowane przejście legalne, podpisanie odpowiednich dokumentów i stanie się uchodźcami na terenie Polski i pozostanie na terenie Polski. Oni nie chcieli. Oni chcieli albo żeby ich przewieźć na granicę niemiecką, na stronę niemiecką, albo żeby wrócili na Białoruś, bo nie chcieli zostać w Polsce. To jest jakby cała prawda. No to nikt na siłę nie będzie nikogo trzymał w Polsce, jeżeli tego po prostu nie chcą. I dlatego zostali odstawieni na granicę. Jeżeli mówimy o tej pomocy charytatywnej, oczywiście, że jestem otwarty, jestem całym sercem za. Bo tak jak powiedziałem, no jesteśmy wszyscy chyba w większości w parlamencie katolikami i chrześcijanami. Chcielibyśmy pomagać, tylko że jeżeli chcemy pomagać, to no my, a szczególnie my parlamentarzyści, powinniśmy pomagać zgodnie z prawem. A zgodnie z prawem to powinniśmy pomagać przez legalne przejście, a nie łamać prawo i przechodzić przez nielegalne przejście. Każdy z nas, kto będzie chciał pomóc, może przejść przez przejście graniczne i jechać po drugiej stronie, bo ci uchodźcy, ci imigranci są po stronie białoruskiej. Tam można jechać i pomagać. Wiemy o tym, że również była zorganizowana pomoc humanitarna państwowa i strona białoruska nie wpuściła tej pomocy. To znaczy nie chce tej pomocy strona białoruska. Oni, ci imigranci na stronie białoruskiej są legalnie. Także tutaj no, ja nie rozumiem tego całego wrzasku, który się dział na posiedzeniu Sejmu, bo po pierwsze naszym obowiązkiem wszystkich parlamentarzystów Polaków jest bronienie naszej granicy, nie tylko ze względu na bronienie granicy, taką definicję, tylko chodzi o bezpieczeństwo Polaków. Chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków. No to jest nasz obowiązek. Polacy nas wybrali po to, żebyśmy dbali o ich interes, a w tym momencie o ich bezpieczeństwo. I to jest jakby nasza misja. Ja dlatego no, nie rozumiem tego, co się działo na tym posiedzeniu. Pytanie do przedstawiciela Lewicy, pana posła Iwaniaka. Tutaj oboje państwo przedmówcy poruszyli no, ważną sprawę pewnego wyważenia pomiędzy bezpieczeństwem Polaków, koniecznością chronienia granicy, a no właśnie obowiązkami wręcz miłosierdzia, pomocy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Jak te dwie kwestie wyważyć, tak? Bo no są to rzeczy ważne. Rzeczywiście ludziom, którzy pomocy potrzebują, tej pomocy należy udzielić, ale z drugiej strony no, granica państwowa po coś istnieje. Granica Unii, granica strefy Schengen. Jak połączyć te dwie ważne strefy? Panie dyrektorze, no, gdybyśmy zaczęli tą granicę utrzymywać w takim bezpieczeństwie, w jakim jest dzisiaj. W momencie, kiedy powzięliśmy, nasze służby powzięły informację, że strona białoruska szykuje nam niezły galimatias, bo tak to trzeba nazwać, że szykuje nam dużą ilość osób, którzy będą chcieli przejść, którzy będą przerzucani przez tą granicę. Przespaliśmy, ten rząd przespał pół roku, bo pół roku temu już było wiadomo, co się szykuje, że są loty imigrantów z różnych części Afryki do nas i zbierają się na Białorusi. Gdyby była reakcja natychmiastowa, gdyby była uszczelniona granica, nie wiem, czy koniecznie to musi być rzut, ale gdybyśmy wtedy skorzystali z pomocy Frontexu, dzisiaj pewnie byłoby zupełnie inaczej. Szczerze powiedziawszy, dziwi mnie zdziwienie pana posła Telusa, że czegoś nie rozumiem. Szczerze powiedziawszy, jak słuchałem państwa wypowiedzi, nie tylko dotyczących tej debaty o sytuacji na granicy białoruskiej, polsko-białoruskiej, czy też Unia Białoruś, tak naprawdę mam wrażenie, że wielu rzeczy państwo nie rozumiecie. Tu humanitaryzm, człowieczeństwo. To są dwa podstawowe hasła, które trzeba było zadać pytania o to, bo panie pośle, z jednej strony pan mówi, że przecież my wszyscy wiedzieliśmy, że rodzice
nie chcieli przejść. Potem pan dodaje, że nie wie pan, że to są rodzice, czy to są opiekunowie. No więc już na samym początku pan kręci. Mało tego, tej informacji też nie dostaliśmy. Tej informacji też nie dostaliśmy od osób, od których byśmy oczekiwali podstawowych, właściwych decyzji. Gdyby byli tam, tak jak pani poseł Nowogórska zauważyła, że byliby przedstawiciele polskich mediów, my na bieżąco byśmy widzieli tą sytuację. Mamy przekaz od ludzi i nie mówię o służbie granicznej, tylko od przedstawicieli rządu, którym kompletnie nie ufamy i kompletnie nie wierzymy, bo to, co się wydarzyło z tymi dziećmi, to jest po prostu skandal. To, co państwo zrobiliście, pokazaliście, że z jednej strony w niedzielę idziecie do kościoła, klękacie i się modlicie, a z drugiej strony w chłodną noc przerzucacie dzieci, przepychacie po prostu na granicę. I dziwicie się, że imigranci, czy też uchodźcy, nie przechodzą przez właściwe punkty graniczne. No, ta nazwa jest między innymi stąd się bierze, że oni w sposób nielegalny przekraczają tą granicę, a nasze służby po pierwsze i na razie robią to skutecznie i tu pochwała dla nich, wyłapują wszystkich i muszą to w taki sposób skoordynować, żeby było wiadomo, czy dzieci są z rodzicami, a nie tak jak pan poseł mówi, a może rodzice, a może opiekunowie, a może nie wiadomo kto, a może same dzieci zostały wywiezione na drugą stronę granicy, bo przecież komu mamy ufać? Na pewno nie tym, którzy z mównicy mówili i tyle mówili o chrześcijaństwie, a sami po prostu łamią podstawowe zasady tegoż właśnie chrześcijaństwa. Wiem, o czym mówię, bo chodzę do kościoła, pomimo, że jestem człowiekiem lewicy i naprawdę patrzyłem na te sceny i na te wszystkie wypowiedzi z zażenowaniem. I wie pan, to dla mnie też nie była miła debata, bo tak naprawdę pokazaliście brak empatii, brak człowieczeństwa, zero podstawowych zasad, jeśli chodzi o humanitaryzm. Po prostu aż się dziwię, że was na to stać. Po to wypchnęliście media, po to wprowadziliście stan wyjątkowy, żeby potem wychodzić na mównicę i po prostu kłamać i oszukiwać polskie społeczeństwo. Powinniście byli pół roku temu się do tego przygotować. Wtedy, kiedy was informacje na ten temat, nie zrobiliście nic. Dopiero później odbywały się tam sceny dantejskie. Tak naprawdę. Pełnia odpowiedzialności jest po stronie rządu. I dziwi mnie wasze zdziwienie. Tutaj widzę, pan poseł Telus chce się odnieść, to przekazuję głos. Panie pośle, no, używał tu pan wielkich słów. Brak empatii, brak człowieczeństwa, brak chrześcijanizmu. Kilka razy pan mówił o chrześcijaństwie, o wrażliwości chrześcijańskiej, o tym wszystkim. To ja pana zapytam, ale wprost, proszę o konkretnie, ile pan przyjął dzieci pod swój dom? Bo ja przyjąłem pięcioro. Ja przyjąłem pod swój dach pięcioro dzieci i wychowuję ich wraz z żoną. Proszę mi, jeżeli pan mi zarzuca empatię, jeżeli pan mi zarzuca brak chrześcijanizmu, to niech pan powie, ile pan przyjął obcych dzieci pod swój dach. Tyle, konkretnie. Proszę o konkretnie. Nie przyjąłem, wychowuję dwójkę, swoich dzieci. Jeśli chce pan powiedzieć, że dzisiaj posłowie mają brać imigrantów pod swój dach i to ma rozwiązać problem nieudolnego rządu Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, ale pan powie, pan przyjął w ramach, dobrze, ale pan przyjął te dzieci, rodzinę w ramach rodziny zastępczej, tak? W ramach rodziny zastępczej. Proszę tak? odpowiedzieć konkretnie pytanie. Ale w ramach rodziny zastępczej? Czy jest pan gotów? Bierze pan za to pieniądze, czy nie? To proszę inaczej. Bierze pan za to pieniądze, czy nie? A czy jest pan gotów, jeżeli jest taka potrzeba, przyjąć pod swój dach dzieci obce? Pan mi powie, czy w ramach tej pieczy zastępczej bierze pan pieniądze, czy nie? Panowie, pozwólcie, że jako prowadzący tą rozmowę włączę się, dlatego że wydaje mi się, że panowie zastępczą i bierze pan za to pieniądze. Dzisiaj pan się unosi jako wielki. Panowie, bo wydaje mi się, że akurat kwestie personalne i osobiste wybory dotyczące życia prywatnego, to chyba nie jest to, co oczekujemy, mówię tu jako wyborca. To, co zrobił pan poseł Telus, bo ja to doceniam, naprawdę to doceniam. No dobra, tylko nie można. Wróćmy może do kwestii rozwiązań systemowych. To może ja, panie. Właśnie, pani poseł, prosimy.
Pozwolicie panowie, że ja tak jako trochę rozjemca między panami, jako jedyna kobieta w tym programie. Szanowni panowie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak sobie myślę teraz, jak również panów słuchałam. Zobaczcie, wielu znawców ruchów migracyjnych na świecie, wielu znawców wojen i konfliktów międzynarodowych mówi, że najlepiej pomaga się narodom, które mają problemy z wolnością, gdzie spotyka się wiele przemocy, pomaga się też na miejscu, gdzie mieszkają. I tak sobie teraz myślę, że przecież my mamy, bo trzeba rozgraniczyć dwie kwestie, uchodźców i imigrantów. Jeżeli mamy do czynienia z imigrantami, to przecież jeżeli doszło do oszukania tych ludzi przez reżim Łukaszenki, bo obiecywano im lepsze życie, lepszy świat, lepszą przyszłość, to przecież możemy przez swoje, jako państwo, przez swoje placówki dyplomatyczne wystosować może jakieś komunikaty, może podjąć jakieś działania na miejscu w tych krajach, z których są uchodźcy, żeby powiedzieć im, że to nie jest tak, że tutaj jest to miejsce mlekiem i miodem ociekające, że ci ludzie po prostu są... Dokładnie, żeby tak naprawdę wprowadzić właściwą informację, bo tam jest dezinformacja. Ci ludzie myślą, że jak dotrą do granicy białoruskiej, to oni jak przekroczą granicę białoruską, to będą w Niemczech. Oni dopiero wchodzą do Polski, więc może takie działania systemowe, informacyjne należałoby przez placówki dyplomatyczne podjąć tam na miejscu, w krajach, z których ci uchodźcy są, w Syrii, czy w Iraku, czy w jakichkolwiek innych miejscach na świecie i próbować informować tych ludzi, żeby nie dawali się po prostu oszukiwać, żeby nie podlegali tej obietnicy lepszego życia, bo to po prostu jest nie do końca prawda, te informacje i te obietnice, które im się oferuje. Gdyby ci ludzie mieli prawdziwą informację, prawdziwą wizję tego, co ich czeka, żeby tak chętnie i tak ochoczo przylatywali na teren Białorusi. Myślę, że na pewno nastąpiłaby refleksja i na pewno... No przynajmniej u części. Przynajmniej u części. Tak. To też trzeba dopowiedzieć do tego, co pani poseł mówi, że te wyprawy z bardzo odległych nieraz miejsc świata są również bardzo kosztowne. To oczywiście jest często składka kilku osób z rodziny, którzy składają się na jednego człowieka, na dwóch, na trzech, na kilka osób, w nadziei, że oni dotrą do tego lepszego świata, jak pani poseł powiedziała, i być może w przyszłości uda się na przykład ściągnąć resztę rodziny. Panie pośle, pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Czy w obozie rządzącym rozważano taką właśnie propozycję swoistej kontrakcji propagandowej, o której teraz pani poseł mówiła? No bo od czego są nasze służby dyplomatyczne, ale także służby specjalne, które mogłyby na przykład starać się przeciąć jakoś te kanały przerzutowe, no pewnego nielegalnego i co tu dużo mówić, nieetycznego procederu? Oczywiście, że tak, z tym, że musimy pamiętać, że to jest zaplanowana akcja, prowokacja Łukaszenki i to on wysyła samoloty, to on próbuje w jakiś sposób zachęcać do tego, żeby ci ludzie przylatowali, bo to jest akcja tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj pokazać, że on zaszkodzi Polsce i Europie. Także to jest skierowana akcja, to jest wojna hybrydowa, to jest po prostu wojna hybrydowa i oczywiście, że my musimy robić wszystko, jeżeli mówimy o naszej dyplomacji, żeby te osoby informować, ale no, my z reżimem Łukaszenki w tej kwestii propagandowej to nam będzie trudno wygrać, bo obiecanie łatwego świata, dobrego świata tym osobom jest dużo łatwiejsze. Zresztą to już zrobiono, to już przekonano ich, także no to jest tylko i wyłącznie nasz, to jest reżim Łukaszenki też wspierany przez Moskwę, bo tutaj sam Łukaszenka, sama Białoruś by tego nie wymyśliła. To jest akcja mocno wymyślona i wspierana, dlatego to nie jest takie proste. My musimy, to ja powiedziałem jeszcze raz, powtórzę tutaj do pana posła, ja może przepraszam, że tak emocjonalnie powiedziałem i tak osobiście, dlatego mnie po prostu to zdenerwowało, że pan tutaj mówił kilkakrotnie o chrześcijaństwie, o wrażliwości chrześcijańskiej. No mnie tego nie trzeba uczyć. Chcę panu to po to powiedzieć, żeby pan zrozumiał, że mnie nie trzeba tego uczyć. Ja bym bardzo wielką chęcią pojechał i pomagał tam po drugiej stronie, naprawdę. I to nie tylko po to, żeby się chwalić i biegać z pizzą po granicy, tylko naprawdę, żeby pomóc.
No i to jest jakby ta strona ważna. No to może przepraszam, że tak bardzo mocno, ale wracając do tego, no, my musimy być jednością w tej sprawie. I jeszcze raz daję za przykład opozycję litewską, która na dzień dzisiejszy wygrała. Dlatego, że byli, znaczy jako państwo litewskie, dlatego, że byli, działali wspólnie. A u nas to, co dzisiaj się pokazuje, zresztą nawet pana wypowiedzi i znów taka no, narzucanie tutaj tych wrażliwości chrześcijańskiej, no powoduje, że nie jesteśmy po jednej stronie. Stańmy po jednej stronie w tej kwestii, porzućmy te wszystkie partyjne interesy, bo naprawdę tutaj nie, w tej chwili mówimy o bezpieczeństwie Polski i Polaków, a nie o partyjnych interesach. Porzućmy to i właśnie na wzór, pani poseł, rozmawiajmy merytorycznie o tych sprawach. Proszę państwa, ostatnia kwestia. Zostało nam dosłownie 2 minuty czasu. Chciałbym spytać o perspektywy dotyczące COVID-19. Zacznijmy od pana posła Iwaniaka, który no, miał tą chorobę, o ile dobrze pamiętam, już za sobą. Ilość nam tych zachorowań wzrasta. Jak pan sądzi, czy możemy się spodziewać jakichś tutaj znowu wyłączeń części kraju z normalnego funkcjonowania? Znaczy, jeśli pan redaktor pozwoli, to szybciutko. Oczywiście też, jeśli pan poseł Telus się poczuł urażony, to przepraszam, nie o to mi kompletnie chodziło. Emocje po prostu ta sytuacja wzbudza. Co do szczepień zaś. Ja, tak jak pan redaktor powiedział, przeszedłem, jestem zaszczepiony. Dzisiaj właśnie moja córka przed programem dzwoniła, że właśnie jedzie na drugie zaszczepienie. Namawiam wszystkich, żebyśmy się szczepili, bo naprawdę to jest jedyny ratunek dla nas. I mam nadzieję, że wszyscy to zrozumiemy i to, co pan redaktor powiedział, nie będzie trzeba wyłączać, nie wiem, całego kraju, części kraju. Tego po prostu państwa i budżetu już na to nie stać. Nie oceniam Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili, tylko to są naprawdę duże koszty. To są koszty również społeczne, również psychiczne dla nas wszystkich, a więc naprawdę jedyne wyjście, żeby się szczepić i po prostu normalnie funkcjonować. Ostatnie, dosłownie ostatnie zdanie pani poseł w tej sprawie? Informować, edukować, nie zmuszać. To są moje recepty na walkę z koronawirusem. Natomiast bez dwóch zdań na pewno Polska teraz jest w lepszej sytuacji niż było to rok temu, bo my teraz już wiemy, co to jest koronawirus, jakie może mieć zasięgi i z czym się może wiązać. Więc tutaj na pewno służba zdrowia pewnie inaczej do tego problemu będzie teraz podchodziła. Natomiast nie zmienia to faktu, że są potrzebne konkretne pieniądze, konkretne działania, które wzmocnią ten system i pomogą walczyć nie tylko z koronawirusem, ale również z innymi schorzeniami, które zbierają. A no właśnie, nie zapominajmy, że oprócz koronawirusa inne choroby też nie poszły sobie nowotwory, wakacje. Serca, choroby. Dokładnie, tak jest. Choroby psychiczne. O tym musimy pamiętać. Tak. Koronawirus owszem, ale równocześnie, równorzędnie z tym koronawirusem trzeba walczyć i pomagać ludziom w zwalczaniu innych schorzeń, równie ważnych. Bardzo dziękuję wszystkim za wypowiedzi dla naszej stacji. Naszymi gośćmi byli pani Urszula Nowogórska, posłanka Koalicji Polskiej, pan Arkadiusz Iwaniak, reprezentant Lewicy, a w kwestiach szczepień pan poseł Robert Telus wypowie się przy następnym programie, bo czasu nam już zabrakło, ale bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A w naszej telewizji już za chwilę Michał Trześniewski i serwis informacyjny.